Panie ministrze, czy mógłbym prosić o spełnienie prośby panów posłów? Oczywiście. Tak się praktykuje. Dziękuję panu ministrowi za to, że udzieli również tej odpowiedzi na piśmie. Przechodzimy. Dziękuję panie ministrze, dziękuję posłom zadającym pytanie. Przystępujemy do kolejnego pytania, które zadawać będą posłowie Sławomir Kopyciński, Tomasz Makowski i Roman Kotliński z ruchu Palikota. Pytanie dotyczy wysokości odliczeń podatkowych w związku z darowiznami na rzecz kościołów i kościelnych osób prawnych dokonywanych na podstawie artykułu 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz artykułu 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pytanie kierowane jest do ministra finansów. Odpowiedzi udzielać będzie obecny już pan minister Maciej Grabowski, którego witam. A teraz w imieniu pytających pan poseł Roman Kotliński. Bardzo proszę.